Radio Głos. Uskrzydla duszę. Kolejny raz sytuacja, która no, zaskoczyła mimo wszystko, szczególnie naszych rodaków na południu i południowym zachodzie Polski, uruchomiła olbrzymią pomoc i olbrzymie otwarcie serc. Polacy z tego są znani, Polacy umieją zareagować w czas. Najlepiej to rozumie i wie i doświadcza Caritas Polska i Caritas też naszej diecesji. Powodzianie, którzy cierpią i potrzebują długofalowej pomocy od razu mogli odczuć, że nie zostają sami. Jak to działo się na konkretnych przykładach i co dalej? Rozmawiamy z władzami Caritas Diecezji Pelplińskiej. Witam w studio księdza kanonika doktora Grzegorza Wejsa, dyrektora Caritas Diecezji Pelplińskiej. Witam bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I prawa ręka księdza dyrektora zastępca, pan Michał Wieczorkowski. Witam bardzo serdecznie. może witam. Y czy wpisuje się ta pomoc i to wydarzenie w taką ogólną linię działalności Caritas? Jak ją odczytać? Bo warto sobie o tym teraz przypomnieć. Oczywiście Caritas to największa charytatywna w Polsce organizacja, która niesie pomoc w różnych chwilach, w różnych sytuacjach. To, co nas wyróżnia, to oczywiście pomoc drugiemu człowiekowi zgodnie z tym tego, czego oczekuje od nas sam Chrystus. Nie jest to działalność akcyjna na chwilę, ale długofalowa, zgodnie z tym co czytamy w Ewangelii Świętego Łukasza o miłosiernym samarytaninie, który nie tylko pomógł, opatrzył rany, ale też zaopiekował się chorym potrzebującym pomocy, jak czytamy. Kiedy wracał, oddał gospodarzowi wszystko, czego ten potrzebował, by pomóc temu człowiekowi potrzebującemu. I tak działa Caritas. To jest długofalowa pomoc, nieakcyjność wtedy, kiedy są flesze, kiedy. Można się pokazać. My myślimy o człowieku, który potrzebuje tej pomocy w tym danym momencie, i tak rzeczywiście się stało. Otóż byliśmy świadkami tego, że 22 września już odbyła się zbiórka w naszej decyzji w całej Polsce. To była wielka masa osób, ludzi, wolontariuszy, którzy i pojechali na miejsce, ale też. Tych, którzy przekazali swoje środki finansowe na konkretną pomoc, która została dostarczona do tych, którzy tej pomocy rzeczywiście potrzebowali. I na dzień dzisiejszy, mówię to z jednej strony z wielką radością, oczywiście nie tylko modląc się za tych, którzy tej pomocy potrzebują, ale Caritas w Polsce zebrał 22,5 miliona złotych, które zostały przekazane powodzianom. Ale też zostaną jeszcze przekazane, bo jak powiedziałem, jest to pomoc długofalowa. Caritas to projekty edukacyjne, to szeroko rozumiany wolontariat na miejscu, bo tam potrzeba rąk do pracy, to remonty, to wsparcie psychologiczne, aby ludziom pomóc wrócić do normalnego życia. Nie może być tak, że wysyłamy rzeczy niepotrzebne, bo okazuje się, że na hura można zawieść wiele rzeczy, które potem okazują się wcale tak niepotrzebne mhm. i kłopotem dla innych. Stąd w naszej pracy tym się sugerujemy. To są działania skoordynowane z Caritas Polska. Które ma swoich pracowników zajmujących się dokładnie tą akcją. Jesteśmy w kontakcie z dyrektorami Caritas Decyzjalnych ze Świdnicy, Legnicy, z diecezji Bielsko-Żywieckiej, z diecezji Wrocławskiej. Tutaj organizujemy. Jako Caritas diecezji Pelpińskiej, co chciałbym też podkreślić i wyrazić swoją wdzięczność wszystkim, którzy to wsparli, wszystkim parafianom naszych parafii, proboszczom, którzy bardzo mocno się w to zaangażowali, parafialnym zespołem Caritas, szkolnym kołom Caritas, bo Wysłaliśmy dokładnie milion zł, 25 716 84 zł i 84 grosze. To jest ta kwota, która wsparła działania Caritas w Polsce, Caritas Polska i na miejscu. Ale to nie tylko ta pomoc, bo w tej chwili przygotowujemy się do wysłania 20 palet. Mamy pełen magazyn nasz w Jabłowie. To jest konkretna pomoc pewnie dwa tiry będą to zawoziły ale to nie tylko to bo przygotowujemy się w tej chwili do wysłania tirów z materiałami budowlanymi ale odpowiadając na konkretne potrzeby tych karitas diecezjalnych które są na miejscu i które widzą czego najbardziej potrzeba przed nami zima więc sytuacja może nie być wcale taka łatwa i prosta stąd chcemy żeby ta pomoc była mądra Mapujemy to wszystko, rozdzielamy pomoc z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych ludzi. To bardzo ważne, że Caritas jest właściwie gotowa w każdej chwili pomagać, prawda? Takie sytuacje no, prawie zawsze zaskakują. To są dramaty ludzkie, w których reakcja jest natychmiastowa. Ona się dokonuje dzięki współpracy rzeszy ludzi z wami. Przede wszystkim są to parafie w diecezji pelplińskiej, bo może tak technicznie, jak to się dzieje, proszę księdza, że mamy powódź i za dwa, trzy dni już w parafiach odbywa się zbiórka. Nie rzucam tutaj słów na wiatr, że Caritas to największa charytatywna organizacja w Polsce, która działa poprzez rady parafialne, poprzez księży proboszczów, przez parafialne zespoły Caritas, które są właściwie w wielu miejscach. I oni koordynują taką pomoc. To wystarczy jeden telefon do przewodniczącego parafialnego zespołu Caritas, który organizuje pomoc w swojej miejscowości, w mieście czy wiosce, i ona właściwie od razu jest. To wszystko jest przygotowane, to jest wszystko w gotowości. Nie musimy szukać ludzi, którzy się decydują albo nie decydują. Oni po prostu cały czas wspierają, są. I odpowiadają na nasz apel. To funkcjonuje przez social media. Wystarczy, że koordynujemy tą akcję. My jako Karta Zdecyzyjalna jesteśmy w kontakcie z miejscami, albo tam też jedziemy. Tak było i z okazji chociażby tych trudnych chwil, które były w naszej decyzji. Była trąba przecież powietrzna. Były sytuacje dramatyczne, wtedy taką pomoc też otrzymywaliśmy. Kiedy w 97 roku zalało Wrocław, wtedy my, koordynując tutaj akcję jeszcze z księdzem Gerardem Jakubiakiem, wysyłaliśmy kontenery mieszkalne, żeby ci ludzie mogli spędzić zimę. Kiedy przyszła tragedia w naszej diecezji, otrzymaliśmy w 2017 roku 100 ton węgla, które przyjechało do nas z Wrocławia. Mało tego, oni przywieźli węgiel w naszej decyzji, koordynowali nawet rozdzielanie tego węgla razem z parafiami. Taką pomoc namacalnie otrzymaliśmy. Ja byłem zaproszony do nich, do telewizji też, dziękując im za taką pomoc. Widzimy, że Caritas to jest wymiana miłości. To jest z tego wszystkiego też bardzo piękne, że nikt nie zostaje pozostawiony sam sobie. Jest to wielka praca wolontariuszy, bo właściwie to o czym mówimy, to są ludzie, którzy oczywiście non-profit działają w parafiach i w strukturach Caritasu w diecezji. Świetna sprawa. Są i będą działać, prawda Panie Michale? No to jest siła Caritas, wolontariusze i te struktury, które jakby czasami oddolnie, czasami odgórnie potrafią zorganizować różne akcje w bardzo szybki sposób i pewnych akcji nie moglibyśmy organizować, gdybyśmy nie mieli tak rozbudowanej struktury, zarówno tego wolontariatu osób dorosłych, o którym mówił ksiądz dyrektor, czyli głównie mam tutaj na myśli parafialne zespoły ale też tego wolontariatu młodzieżowego, który tą działalność realizuje w ramach szkolnych Caritas. I dzięki temu byliśmy w stanie w zasadzie z dnia na dzień zorganizować zbiórkę żywności. Ona jest troszeczkę inna od tych, które dotychczas organizowaliśmy, dlatego tutaj też wielkie podziękowania dla tych, którzy się zdecydowali do niej przystąpić, bo wcześniej ta zbiórka była organizowana i pomoc była przekazywana lokalnie. Natomiast tutaj musimy jeszcze do tego dołożyć tą całą logistykę, która pozwoli nam te zebrane produkty wysłać właśnie w te miejsca dotknięte powodzią. Zebraliśmy 4,5 tony. Na tą chwilę mamy takie informacje, że 4,5 tony żywności, też środków chemicznych do sprzątania zebraliśmy i właśnie jesteśmy w trakcie przesyłania tego zgodnie z zapotrzebowaniem, bo tutaj warto też powiedzieć, że my praktycznie. Codziennie uczestniczymy w takich spotkaniach, które monitorują sytuację na bieżąco. Dostajemy raporty z terenu, jak wygląda sytuacja i ksiądz dyrektor mówi o tym, żeby mądrze pomagać. To też nasza siła jest, że, że mamy, wyciągamy wnioski, bo mamy bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o uczestnictwo w tych wszystkich akcjach, które dotychczas się wydarzyły. I, i na podstawie tych wniosków mądrze rozdysponowujemy tą pomoc. Drugą ważną akcją związaną z wolontariuszami, tu już niekoniecznie z młodocianymi, bo jest wymóg jednak pełnoletności, jest akcja, która skieruje wolontariuszy do pomocy fizycznej takiej na terenach powodziowych. Znaczy, konkretnie szukamy osób, które nie boją się wyzwań, nawet ciężkiej można powiedzieć pracy fizycznej, są oczywiście pełnoletnie, Mają mogą poświęcić skutewo. co najmniej trzy doby na pracę. Y -hmm i mogą się zgłosić, żeby pojechać w te tereny, jakby Caritas Polska wraz z Caritas Diecezjalnymi, tych miejsc, w których, które są dotknięte tą powodzią, zabezpieczy ich pobyt tam, w tym miejscu. Natomiast my, jako Caritas Diecezjalna, organizujemy tych wolontariuszy i poprzez naszą Caritas można się zgłosić. Można to zrobić za pomocą adresu mailowego, konkretnie do mnie, czyli karitas kapel na stronie internetowej jest też formularz, za pomocą którego bardzo prosty, szybko, minutka i można się zgłosić, wypisać wszystkie potrzebne dla nas informacje, lub też jeżeli ktoś nie ma możliwości skorzystania z tych dwóch y, y, poprzednich sposobów, to może też zadzwonić i przekazać taką informację. Czyli jest tak, nie tylko to, o czym mówił ksiądz dyrektor, że już pomoc poszła, ponad milion złotych z decyzji pelplińskiej, kolejne palety ruszają w drogę, ale jest to tak, jak należy, rozpisane na przyszłość, bo, bo to będzie wielomiesięczna, co najmniej pomoc potrzebna, oczekujemy na wolontariuszy. Kto może czas poświęcić? Co drugie zdanie, które słyszymy, co jest najbardziej potrzebne, to pomoc drugiego człowieka. Mhm. Nie w, tylko w takim wymiarze przekazywania swoich dóbr, ale też również w wymiarze konkretnej pracy. Tam sprzątania, czy czyszczenia. pracy jest. Mhm. Mhm. Do tego potrzeba, no właśnie, a często mamy czas, księży dyrektorze, mamy więc bardzo wielki no, konkret, bolesny, no, bo to są dramaty ludzkie. Ale no, nie ustajemy w drodze, ta pomoc pewnie jeszcze będzie kontynuowana, i w tej wersji, i w innych. Oczywiście. Prawda jest taka, że ta pomoc będzie potrzebna długofalowo. Bo Przyjdzie wiele różnych problemów związanych z codziennością życia, z miejscem zamieszkania. Nie jest szczególną to, co mówiłem na początku. Szybko, kiedy są kamery, kiedy wszyscy biją brawo, ale tak jak było w naszej decyzji, kiedy odjechały kamery, zaczęła się zwyczajna proza życia. I, i w tym właśnie jest też siła Caritas, że nigdy człowieka nie opuszcza i tą pomoc będziemy cały czas realizować. I my tutaj na miejscu. Te datki, różne ofiary, one ciągle też spływają. To nie jest tak, że to się zakończyło. Czasem jest tak, że ktoś myśli, że w poniedziałek, po niedzielnej zbiórce już wszystko wiemy. Ta pomoc będzie trwała kilka miesięcy, a pewnie przedłuży się i o, o pewnie cały rok, bo tak to wygląda rzeczywiście. My chcemy tam być, wspierać i pomagać, bo taka jest nasza misja. Teraz uruchamiane są takie projekty pomocy dzieciom, czy zapraszania dzieci też z takich terenów kryzysowych, aby trochę w innych obszarach mogły odpocząć, przeżyć kawałek czasu, no pewnie i takie, takie myśli się gdzieś pojawiają. Oczywiście wyszliśmy też z propozycją organizacji nawet kolonii we wrześniu, już mimo no, rozpoczętej szkoły. Taka możliwość ciągle istnieje. Wyszliśmy z taką propozycją, mamy ośrodki nasze decyzjalne, które były w stanie przyjąć, natomiast wielu rodziców stwierdziło, że te dzieci... Chodzą do szkół. Y, mimo wszystko, jak tylko będzie taka możliwość, chcą, żeby wróciły do szkoły i y, no, zakończyło się to tym, że, że mają taką możliwość, ale cały czas też y, dysponujemy tymi miejscami i, i chcemy ich w ten sposób wesprzeć, mogą przyjechać nad morze. Y, ale w tych trudnych y, też momentach chcieli pozostać tam na miejscu też y, wiele dzieci pomagało po prostu rodzicom i. A rodzice też y, robili wszystko, żeby tym dzieciom zapewnić jakąś normalność, mimo tej trudnej sytuacji, która jest na miejscu. Była zbiórka, ona nie jest zamknięta. W każdej chwili można za pośrednictwem Caritas taką pomoc materialną, pieniężną. Y, Oczywiście. Zrealizować. Tak, na stronie Caritas Diecyzjalnej jest numer konta z dopiskiem powódź. Każdy może taką pomoc y, zrealizować i może wesprzeć to y, wielkie, dzieło pomocy drugiemu człowiekowi. Materialnie przypomniał nam. Ksiądz dyrektor, zastępca dyrektora mówi, wolontariusze przybywajcie, to znaczy meldujcie się. Wtedy rozumiem, będą skierowani w odpowiednie miejsca, gdzie pomoc jest potrzebna. Tak, tak. tak. Po prostu decyzje jakby dają nam konkretne zapotrzebowanie, w jakim miejscu ile osób jest potrzebnych. Tu może też e, warto powiedzieć o drugim rodzaju wolontariatu, o który zostaliśmy poproszeni, o takie pośredniczenie. E, to jest już bardzo mocno skonkretyzowane. Chodzi o osoby, które e, są psychologami i które mogłyby pomóc w tej pomocy psychologicznej w, w radzeniu sobie z tą traumą, która spotkała te osoby. Tu również też za, za naszym pośrednictwem można m, jakby przekazać na informację o gotowości udzielenia takiej pomocy i my przekierujemy potem takie osoby już do Caritas polska, która koordynuje tą pomoc związaną z pomocą psychologiczną. A pewnie i taka pomoc fachowców, budowlańców, tych, którzy, którzy mogą w remontach pomóc koncepcyjnie na przykład i tak dalej, to też byłoby ogromnie, ogromnie oczekiwane. To byłoby nieoceniona pomoc. Każde ręce są potrzebne w różnym wymiarze i każde serce jest potrzebne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Możemy się wspólnie cieszyć tym, że, że zareagowaliśmy, że była to reakcja zgodnie z tym, co słyszymy w Ewangelii. Ponad 22 miliony Caritas Polska przekazała w kilka dni już po, powo po, no, po powodzi, czy w trakcie już powodzi, ponad milion złotych z diecezji pelplińskiej. Pomoc ciągle płynie. Włączajmy się w to. Caritas nad tym czuwa i profesjonalnie pomaga tym, którzy tej pomocy potrzebują. Ksiądz Grzegorz Wejs, dyrektor Caritas Decyzji Pelwińskiej, pan Michał Wieczorkowski, zastępca dyrektora, byli naszymi gośćmi. Dziękujemy Państwu za uwagę. Szczęść Boże, Bóg tak zapać.